Dzień dobry. Między 7 stycznia a 27 lutego 2020 roku na tym kanale nie ukazał się żaden nowy film. Było to spowodowane faktem, że w tamtym okresie dowiedziałem się, iż miałem raka. I to nie jest clickbait, ale też nic dla mnie groźnego. Bardzo dawno temu, gdy jeszcze grałem w kosza, ktoś na treningu niechcący zadrapał mnie w znamie, które miałem tutaj nad uchem, i okulary, które noszę na co dzień, oraz słuchawki, które zakładam do pracy, nie pozwoliły się tej ranie w pełni zagoić. W końcu usunąłem problem chirurgicznie i rutynowa analiza wycinka wykazała, że w mojej skórze przebiegały procesy nowotworowe związane ze wzrostem raka podstawno-komórkowego. Nowotwór, w zasadzie nie dający przerzutów, z rzadka odrastający. Moje rokowania są generalnie bardzo dobre, a ja dzięki tej historii sporo myślałem o myszach i wielorybach. No bo zobaczcie, komórki wszystkich zwierząt są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne. Mają między innymi zbliżone rozmiary. Powinniśmy więc oczekiwać, że w jakimś przedziale czasu każda z tych komórek będzie mogła zamienić się w nowotworową z podobnym prawdopodobieństwem. Organizm mający więcej komórek powinien więc doświadczać nowotworów częściej. Zdaniem wielu badaczy to dlatego duże rasy psów cierpią z powodu raka częściej niż małe, a każde dodatkowe 10 cm wzrostu człowieka to o 10% większe ryzyko wystąpienia raka, tak w skali całego życia. Tylko że oznaczałoby to, iż taki płetwal błękitny, największe zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi, miałby nowotwory nawet 5, może nawet 10 milionów razy częściej niż mysz. Słoń afrykański 200 tysięcy razy częściej niż mysz, i to tylko biorąc pod uwagę liczbę komórek. Czas pozwalający na kumulację większej liczby potencjalnie nowotworowych mutacji jest tu ważniejszy. W modelach ryzyko zmiany komórki w nowotwór jest związane z czasem podniesionym do 6 potęgi, czyli organizm żyjący 2 razy dłużej ma ryzyko wystąpienia nowotworów 64 razy większe w ciągu całego życia. Słoń jest 30-40 razy bardziej długowieczny niż mysz, w sumie więc nowotwory powinny występować u niego jakieś 150 bilionów razy częściej niż u myszy. Ale z tych dwóch gatunków to gryzonia rak doświadcza częściej. Dużo częściej. W niewoli jakieś 5% słoni umiera z powodu nowotworów. U myszy ten odsetek to 50%. Dla niektórych 90%. Ta obserwacja dotyczy dziedziny określanej czasem mianem onkologii komparatywnej, onkologii porównawczej, i nazywana jest paradoksem PETO. Na cześć statystyka i epidemiologa z Oxfordu, który zwrócił na tę sytuację uwagę naukowego świata w 1975 roku. Generalnie, aby mogły wykształcić się duże rozmiary ciała, organizmy musiały jednocześnie wykształcić mechanizmy chroniące je przed powstawaniem nowotworów, i liczba mnoga jest tutaj istotna. Mamy bowiem wiele różnych hipotez i w zasadzie pewność, że dla różnych grup organizmów, dużych zwierząt, prawdziwe będą różne z nich. Taki słoń na przykład swoje rozmiary zawdzięcza genom zombie. I tak, to jest naukowa nazwa i, co może dziwić, jest ona w pełni uzasadniona. Pozwólcie więc, że wytłumaczę wam, dlaczego słonie niemal nie dostają raka. Organizmy żywe mają w odwodzie kilka sztuczek, które przeciwdziałają kumulowaniu potencjalnie niebezpiecznych mutacji. Na pierwszej linii frontu są enzymy, które w czasie replikacji DNA poszukują błędów. Nie są one jednak nieomylne. No i nie każda próba naprawy takiej dostrzeżonej pomyłki musi zakończyć się sukcesem, gdy więc materiał genetyczny komórki uniemożliwia jej poprawne funkcjonowanie, bo skumulowało się tam zbyt dużo błędów, albo nie wcale tak dużo, ale poważnych błędów, taka komórka powinna zostać usunięta. Aktywowany powinien zostać program jej śmierci nazywany apoptozą. Oczywiście tymi wszystkimi zdaniami próbuję opisać niezwykle skomplikowane procesy związane z wieloma niezwykle złożonymi cząsteczkami chemicznymi
i genami. Nierzadko genami, bo oczywiście, jeżeli nasza komórka może wyprodukować jakieś, dajmy na to, białko, które cząsteczką chemiczną jest, to musi w DNA zawierać fragment, który to białko koduje. Dziś znamy wiele genów, które wykazują funkcję tak zwanych genów supresorowych, antynowotworowych. Niewykluczone, że o nich słyszeliście. Bardzo często ich mechanizm działania polega na tym, o czym już mówiłem, w obliczu namierzenia uszkodzeń DNA aktywują wspomnianą wcześniej apoptozę. Decydują o samounicestwieniu takiej niefunkcjonalnej komórki. Pełnią więc niezwykle ważną rolę i z tego powodu niezmiernie poważne bywają przypadki, gdy ulegną one mutacji. Wówczas ich funkcja zwykle zostaje upośledzona, co wiąże się, tu akurat nie ma żadnej niespodzianki, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu. Angelina Jolie zdecydowała się na prewencyjne usunięcie piersi, jajników i jajowodów, gdy dowiedziała się, że ma zmutowaną, nieaktywną wersję genu BRCA1, czy BRCA1. Nosicielki tej mutacji mają od 40 do 80% szans ryzyka wystąpienia raka piersi, około 50% ryzyka wystąpienia raka jajnika przed 90 rokiem życia. BRCA1 jest właśnie wspomnianym genem supresorowym, przeciwdziałającym wystąpieniu raka. Niebezpieczne są jego nieaktywne wersje i mówię o tym dlatego, mówię o tym również dlatego, że są onkogeny, istnieją onkogeny, czyli takie geny, których aktywność zwiększa ryzyko wystąpienia raka. Myślę, że warto wiedzieć, że to dwie różne sytuacje. Zresztą więcej o Angelinie Jolie, genach supresorowych pisałem w mojej pierwszej książce, której akurat nie mam przy sobie, ale link znajdziecie w opisie do miejsca, gdzie można ją dostać. No, a co to ma do słoni? Zaskakująco dużo. I nie chodzi tylko o to, że do tej pory znamy tylko jeden przypadek raka piersi akurat u tego gatunku zwierząt. Więc jakieś 55 milionów lat temu przodkowie słoni zaczynają rosnąć. To znaczy stopniowo zwiększają swoje rozmiary z kilku kilogramów do kilku tysięcy kilogramów, a w przypadku wymarłych mastodontów nawet do kilkunastu tysięcy kilogramów. Z analizy genomów współcześnie żyjących słoni, afrykańskich, indyjskich i leśnych, oraz ich najbliższych kuzynów, czyli góralków, tak, to stworzenie jest najbliżej spokrewnione ze słoniami, manatów oraz wymarłych stosunkowo niedawno mamutów i mastodontów, wynika, że mniej więcej w okresie, gdy masa ciała ich wspólnych przodków stawała się trzycyfrowa, w ich genomach zaczęło dochodzić do zmian, które są, patrząc oczywiście na inne zwierzęta, czy porównując do innych zwierząt, unikatowe. Wszystkie ssaki mają w swoich genomach gen o nazwie TP53, który jest jednym z najważniejszych genów antynowotworowych. Posiadają dwa alele tego genu. Jeden wariant odziedziczony po ojcu, a jeden po matce. Gen koduje białko. Białko P53, które w obliczu dużej mutacji czy dużej liczby mutacji DNA próbuje najpierw uruchomić naprawę tychże, a jeśli się to nie uda, wyzwala program śmierci komórki. Jeżeli ktoś ma jedną wadliwą wersję tego genu, to ma dwukrotnie większe ryzyko zapadnięcia na nowotwór w czasie swojego życia. A jeżeli w komórkach nowotworowych namierzy się mutacje w obrębie TP53, rokowania takiego pacjenta stają się z miejsca dużo, dużo gorsze. Generalnie to potwornie istotny fragment naszego DNA, nazwany czasem Master Regulatory Gene. No. To słonie mają 20 kopii tego genu. 20! I nie wszystkie są identyczne. Można doszukać się między nimi subtelnych różnic, co sprawia, że mogą się nieznacznie inaczej zachowywać w różnych sytuacjach. Na przykład w obliczu różnych zmian DNA albo różnych czynników, które mogą te zmiany wyzwalać. Niczym takie wyspecjalizowane parasole na różne odmiany szkodliwego deszczu. Z tych 20, to akurat taka dygresja, 5 się nie otwiera z tych 20 parasoli. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, przynajmniej w przypadku 5 kopii tego genu doszło do mutacji uniemożliwiających produkcję białek. Niemniej te nadprogramowe kopie same w sobie skutkować powinny tym, że zmutowane komórki będą w organizmach słoni niszczone szybciej. I rzeczywiście, naukowcy to zaobserwowali. Komórki słoni ulegają apoptozie łatwiej niż komórki innych ssaków. I co ciekawe,
ma to związek z jeszcze innym genetycznym fenomenem, określanym mianem genu zombie. Jeżeli widzieliście jeden z moich starszych filmów dotyczący tego, dlaczego musimy jeść witaminę C, to być może pamiętacie, że w DNA znaleźć czasami możemy pseudogeny. Coś, co kiedyś było genem, a teraz nim nie jest. Na drodze ewolucji małpy naczelne, do których również i my się zaliczamy, nabawiły się mutacji, która sprawiła, że nie możemy wyprodukować enzymu niezbędnego do jednego z etapów syntezy witaminy C w naszych ciałach. Ponieważ jednak dieta naszych przodków była bogata w owoce zawierające kwas L-askorbinowy, mutacja ta nie miała negatywnego wpływu i się w populacji utrwaliła, a pozostałości tego genu wciąż można namierzyć i to jest właśnie wspomniany pseudogen. U słoni. Jeden z takich pseudogenów powstał z martwych. Powstał z martwych i może wykazywać aktywność. Mowa konkretnie o LIV-6. Co jest w tej historii najbardziej niesamowite, to fakt, że sygnałem do ekspresji, do aktywności tego fragmentu DNA w komórce jest obecność białka P53, o którym mówiłem wcześniej. A białka tego jest więcej, gdy komórka namierza uszkodzone DNA. Należy więc zapytać, co robi ten gen zombie? Czy raczej, co robi białko, które na jego bazie powstaje? A odpowiedź brzmi: uruchamia apoptoza. Uruchamia śmierć komórki. Białko przedostaje się do mitochondriów, nazywanych nie bez podstawy fabryką energetyczną komórki, i wyłącza ich pracę. Tę komórkę jednocześnie zabijając. I byłbym zapomniał. Wszystkie przebadane ssaki mają jedną kopię tego pseudogenu. Wszystkie, poza góralkami, manatami i słoniami, które kopii mają kolejno 7, 12 i 10. Zdaniem badaczy, bez tego genu zombie, nawet 20 kopii genu TP53, o którym mówiłem trochę wcześniej, nie wystarczyłoby słoniom do wykształcenia ich obecnych rozmiarów. Czy raczej wykształceniu tych rozmiarów przy stosunkowo długim życiu na wolności, bo aktywność genów antynowotworowych w wielu badaniach jest łączona z tym właśnie, jak wiele wiosen dany organizm może zobaczyć. Bo poza słoniami, dodatkowe kopie tego genu TP53, nie genu zombie, TP53, mają małe i wcale nie tak odporne na nowotwory szczury, oposy, diabły tasmańskie czy walabie. Ba! Myszy, o których opowiadałem we wstępie, mają nie jedną, a dwie kopie TP53 w swoich genomach. One jednak nie mają genu zombie. I ktoś może powiedzieć, że to jest za bardzo zagmatwane, że u dużych i długowiecznych waleni nie ma nawet tych nadprogramowych kopii TP53, a niektóre ich gatunki mogą żyć ponad 200 lat. Z jednej strony to racja, z drugiej ta złożoność jest piękna i obiecująca. Duże rozmiary i długowieczność połączone z dużą odpornością na nowotwory są bowiem niemal na pewno wypadkową wielu różnych procesów i mechanizmów. To zaś oznacza, że mamy więcej szans na odkrycie takiego procesu i mechanizmu, który pozwoliłby na przykład wydłużyć nasze, ludzkie życie, leczyć nowotwory, których dziś leczyć nie umiemy. Dlatego warto ten temat zgłębiać i cieszyć się, że to więcej niż jedna ciekawa historia naukowa. Do zobaczenia, do usłyszenia.